Dzisiejsza konferencja jest ostatnim etapem naszego projektu, który był realizowany w latach 2013-2015. Łącznie w projekcie wzięło udział 141 osób, z czego było to 129 osób niepełnosprawnych i 12 wychowanków pieczy zastępczej. Ogólny budżet projektu wynosił ponad 1,5 miliona, także to jest dosyć spora kwota wykorzystana przez nas, myślę, że jak najbardziej w zasadny sposób. Instrumenty, które zostały skierowane do osób niepełnosprawnych, był to m.in. instrument aktywizacji zawodowej, czyli tutaj były m.in. staże zawodowe, które realizowali nasi uczestnicy. Było to spotkanie z doradcą zawodowym indywidualne. Kolejnym instrumentem był instrument aktywizacji edukacyjnej, czyli kursy i szkolenia. Łącznie było ich około 50 szkoleń. Były to szkolenia na pracownika ochrony osób i mienia. Jestem wykwalifikowanym pracownikiem ochrony, także duże perspektywy. Pozytywnie, bardzo pozytywnie oceniam swoją rolę i rolę. Ja dałem z siebie wszystko, żeby PCPR nie był zawiedziony ze mnie. PCPR stanął na wysokości zadania i szkoła, która nas przygotowała, bardzo pozytywnie wpłynęła na to, żeśmy uzyskali te wyniki. O projekcie dowiedziałam się z lokalnej prasy, tak prawdę mówiąc tygodnika Sanockiego. Zostałam zakwalifikowana. No i jestem bardzo szczęśliwa, bo byłam w tamtym czasie, bo to był rok 2013, więc nie pracowałam w tym okresie. Można powiedzieć, że trudno mi było bardzo się odnaleźć na rynku pracy, w związku z tym, że byłam już w pewnym wieku. Ale projekt dał mi można siłę, bardzo taką dużą, pozytywnym słowa tego znaczeniu, do działania. Odnalazłam swoją pewność siebie. Byłam na rehabilitacji, na turnusie rehabilitacyjnym. Odnowa biologiczna nastąpiła wszędzie, można by było powiedzieć, i w głowie, i w ciele. Także tam, gdzie złożyłam dokumenty, zaraz po skończonym projekcie dostałam pracę. W tej chwili jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Pracuję zawodowo, realizuję się, spełniam pasję. Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim był realizowany od 2008 roku. Na ten moment kończymy realizację projektu. Projekt był adresowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kierowany był do osób, które są w najcięższej sytuacji życiowej i my poprzez te działania, które realizowaliśmy w projekcie, mogliśmy tym osobom pomagać w codziennej drodze życia.